sobotę na Stadionie Miejskim w Pyzdrach zostały rozegrane derby powiatu wrześnickiego w ramach rozgrywek A-klasy. Miejscowa Warta podejmowała Orlika Miłosław. Obie drużyny interesowały tylko 3 punkty. Nie ukrywam, że no dzisiejszy mecz, znając tutaj środowisko, ja tutaj w tej drużynie jestem od dwóch, trzech miesięcy. Wiem, że to jest mecz derbowy, ważny dla jednej i drugiej drużyny. No zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy na boisku. Jako trener nie mogę nic innego powiedzieć, jak tak, jest faworytem. Jesteśmy dobrze przygotowani, dobrze zmotywowani, tym bardziej na kluby, które są tak naprawdę zza miedzy. 100% przygotowania, zaangażowania i mobilizacji. Tutaj innego wyniku jak 3 punkty i zwycięstwo nie przewiduję. Od początku stroną dominującą była Warta. Przewagę udokumentowała bramką Bartłomieja Sutkiewicza w 9. minucie. Chwilę później popularny Soda znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem gości, ale nie potrafił jej zamienić na gola. Zawodnicy obu zespołów grali bez pardonu, o czym przekonał się bramkarz Orlika Radosław Banak. Musiał opuścić boisko po starciu z piłkarzami Warty. W 57 minucie drużynę gości osłabił Mateusz Szuba, który otrzymał 2 żółtą, a w konsekwencji 2 czerwone kartki. Z osłabienia Orlika szybko skorzystała Warta, która 7 minut później zdobyła bramkę po strzale Tomasza Majchrzaka. Po zaskoczeniu kibiców później grał już tylko Orlik. 2 bramki zdobył Michał Ptasznik, który w 80 i 85 minucie wykorzystał kuriozalne błędy obrony i bramkarza. Mecz ostatecznie zakończył się podziałem punktów. Jeszcze można to wygrać! To ja się wdzielę! Piłkarze Warty nie kryli rozgoryczenia, zaś miłosławianie zadowolenia z takiego, a nie innego obrotu spraw. Co się stało? No to już od paru meczy tak się dzieje. Mamy sporo sytuacji, nie strzelamy, potem na koniec meczu się to mści. W Kleczewie było to samo, Brzeźnie, no większość meczy tak zawalamy. Nieskuteczność po prostu? Nieskuteczność i chyba brak siły w końcówce sprawia, że, no, że tracimy punkty kolejne. Nie? Ten remis boli tym bardziej, że Orlik niemalże przez całą drugą połowę grał w osłabieniu. No szkoda. Sytuację mamy na 3-0, nie wykorzystujemy, potem strzelają z niczego bramkę, no w sumie po błędzie bramkarza i tak tracimy punkt. Że przez 80 minut Orlik nie grał nic wielkiego, a od 80 minuty nagle nabrał sił. To przewrotne, bo przecież graliście w osłabieniu. No myślę właśnie to, że graliśmy w osłabieniu, dodało nam niejako sił. W tych ostatnich 10 minutach, no nie wiem, staram się zawsze grać do końca i dzisiaj się udało. To jest remis, który cieszy, czy pozostawia mimo wszystko niedosyt, bo przecież mieliście sytuację na 3-2. No niedosyt jest, to oczywiście przyjechaliśmy tutaj, żeby grać o 3 punkty i mecz się potoczył inaczej. Biorąc pod uwagę to, że graliśmy właśnie w osłabieniu, to ten punkt nawet cieszy. Mecz oglądała spora grupa kibiców. Wszyscy liczą na to, że warciarze poprawią grę w obronie, a przede wszystkim nadrobią zaległości kondycyjne.